Dark Web. Mroczna, ukryta, tajemnicza sieć, o której zapewne każdy z Was nieraz słyszał. Stanowi on internetową manifestację czegoś nieznanego, zakazanego, istnego owocu Edenu. Jednakże co możemy tam znaleźć? Czy rzeczy, które zawiera Darknet, są naprawdę tak mroczne, ponure czy w końcu niebezpieczne? Czy należy się ich bać? Moi drodzy, dziś rzucimy okiem na kilka znalezisk, które pewni śmiałkowie, którzy postanowili wejść do ukrytej sieci, przynieśli ze sobą w drodze powrotnej. Przed Wami przerażające oraz szokujące rzeczy, odnalezione w Darknecie. Ten film zdecydowałem się podzielić na kilka warstw. Będzie to coś na wzór iceberga. Jednakże nie nazwę tego filmu tym mianem, gdyż myślę, że do iceberga wiele tutaj brakuje, ale spokojnie, kiedyś chciałbym stworzyć coś podobnego za jakiś czas, ponieważ są to naprawdę długie i głębokie filmy. Tymczasem wracając do dzisiejszego materiału. Przez pierwsze kilka minut rozmawiać będziemy o rzeczach z pozoru zwykłych, jeżeli można to tak nazwać, czymś, co nie szokuje aż tak bardzo, co jest niepokojące, ale nijak przerażające do granic możliwości. Następnie zejdziemy trochę głębiej, przyjrzymy się rzeczom o wiele straszniejszym, głębszym i mroczniejszym, by na sam koniec zawitać na same głębiny internetu, by przekonać się o źle w najczystszej postaci. Tymczasem możemy zaczynać. Dzisiejszy materiał w dużej mierze opierał się będzie głównie o zdjęcia, odnalezione na mrocznych ziemiach internetu. A zacznijmy od tego, przedstawiającego dwójkę dzieci przytulanych przez mężczyznę przebranego za królika. Nie byłoby w tym prawdopodobnie nic dziwnego, poza tym, jak ten kostium wygląda. Lecz myślę, że o wiele bardziej w oczy rzucają się twarze dzieci, czy raczej wyrazy ich twarzy. Dzieci są przerażone, krzyczą, płaczą. Wyraźnie nie chcą tam być. Próbują wydostać się z objęć przerażającego mężczyznę. Oczywiście można by wysunąć tezę, że być może widzimy tutaj jedynie ojca ze swoimi dziećmi. Lecz gdyby naprawdę tak było, wydaje mi się, że reakcja dzieci byłaby skrajnie inna. Osobiście uważam, że fotografia ta skrywa głębszą, o wiele mroczniejszą historię, na temat której szczegółów raczej prędko się nie dowiemy. To zdjęcie naprawdę przyprawiło mnie o ciarki. Prezentuje kobietę, czy raczej powinienem użyć słowa manekina, ustylizowanego na kobietę, której wyraz twarzy jest nazbyt entuzjastyczny. Posiada ona szeroki uśmiech, formujący wyraz twarzy godny największego psychopaty. Lalka została położona na jakimś polu bądź terenie zalesionym i wnioskując ze zdjęcia. Cóż, manekin o brązowych włosach wydaje się być czymś naprawdę złowieszczym. Tym bardziej, jeżeli spojrzeć na resztę jej ciała, które wydaje się być ludzka. Cóż, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej fotografii. To zdjęcie prezentuje głowę martwej świni. Tyle, że nałożoną na sztywne, wydające się być martwym ciało. W ryju świni znajduje się papieros, a to co widzimy na tym zdjęciu wydaje się być ludzkim ciałem, sadzonym na małym krzesełku. Cóż, gdyby przyjrzeć się temu bliżej, nie. Jest to manekin, a całość wydaje się być jedynie abstrakcyjnym, niecodziennym, enigmatycznym w swej naturze projektem artystycznym. Przynajmniej na to wygląda. W tym momencie znajdujemy się na granicy.
pomiędzy rzeczami jeszcze ocierającymi się o normalność, a rzeczami jednym słowem szokującymi, ponurymi, mrocznymi, przerażającymi. Lecz jeszcze nim przejdziemy na tamtą stronę, zaprezentuję wam film, który widziałem jakiś czas temu. Niestety nie jestem pewien, jaką skrywa on historię, lecz na pewno wie o tym człowiek zawinięty w ten worek. Okej, granica została przekroczona. Teraz czas wejść na o wiele głębszy poziom. A zacznijmy od tej fotografii, która prezentuje mężczyznę, czy raczej powinienem to ująć mianem ludzkiej pochodni. Otóż człowiek tutaj ukazany wydaje się nosić swoisty kombinezon, który mogę określić mianem przeciwpożarowego. No nie wiem, ludzie na zagranicznych tworach twierdzą, iż fotografia ta pochodzi z castingu, bądź kaskaderskiego testu do filmu bądź programu telewizyjnego, który zakończył się niezwykle drastycznie. To, co widzicie w tym momencie, jest o wiele bardziej złowieszcze niż rzeczy, które przedstawiłem poprzednio. Ta fotografia prezentuje przerażonego chłopca w towarzystwie dwóch zamaskowanych mężczyzn. Jeden z nich, ten, który trzyma chłopca, spogląda w obiektyw kamery, a w drugiej dłoni trzyma łańcuch. Drugi zaś bacznie obserwuje chłopca. Ludzie na zagranicznych forach internetowych twierdzą, iż zdjęcie to pochodzi z Rosji bądź pobliskich krajów. Osobiście jestem niemal w 100% pewien, iż historia skrywająca się za tym zdjęciem jest naprawdę przerażająca. Zdjęcie, które widzicie w tej chwili, przedstawia dziewczynę w jakimś mrocznym, obskurnym, ciemnym pokoju. Jednak to, co jest dziwnego, to jej usta. Są one zszyte. Zapewne nie jest to komfortowy stan, jednak spójrzcie na to sami. Co sądzicie i co czujecie, patrząc na to zdjęcie? Bo ja osobiście nie czuję nic, co mógłbym określić mianem miłego. Powoli zanurzamy się w coraz mroczniejszych głębinach. Ten obraz przedstawia dwóch mężczyzn oraz dwie kobiety. Osoby te wydają się być rodziną. Jednakże to, co jest najdziwniejsze, to fakt, że wszystkie osoby uwieszone w fotografii trzymają te przerażające maski. Maski o smutnych, przygnębiających, demonicznych wyrazach twarzy. Patrząc również na oblicza osób ukazanych tutaj, śmiem twierdzić, iż każda z nich owe maski przez dłuższy czas miała na swojej twarzy. Przyjrzyjcie się. Wyraz twarzy maski odpowiada wyrazowi twarzy osoby, która ją trzyma. Mówiąc szczerze, patrząc na ten obrazek, wywołuje on we mnie dość pokaźne skojarzenia z tematem kultów bądź sekt. Pozostając jeszcze w temacie masek, ten obraz prezentuje dwójkę dzieci, które znajdują się w ciemnym, ponurym, obskurnym pokoju. Ręce dzieci wydają się być związane za ich plecami. Przyjrzyjcie się i napiszcie w komentarzach, czy również macie takowe wrażenie. Ich twarze natomiast są skryte pod tymi dziwnymi, wręcz porcelanowymi maskami. Zdjęcie to przyprawia mnie o dziwne poczucie niepokoju, jednakże miejmy nadzieję, że przynajmniej jakiś rodzic był po drugiej stronie kamery. Moi drodzy, i takim akcentem zeszliśmy na samo dno. Przed wami najmroczniejsze rzeczy, do jakich udało mi się dokopać. Jedynie dla ludzi o mocnych nerwach. Ta fotografia została odnaleziona na samym dnie Deep Webu kilka lat temu. Myślę, że nie muszę mówić, co ona prezentuje. Widzimy tutaj kobietę leżącą na łóżku. Wydaje się być martwa, gdyż z jej brzucha wylewa się krew. Tuż nad nią widzimy człowieka.
przerażającego człowieka o długich czarnych włosach, który wydaje się nie posiadać ubrań, a w ręce dzierżyć nóż, lecz nie jestem pewien w 100%. Wygląda to szokująco. Śmierć. Morderstwo odnalezione na końcu najmroczniejszych czeluści ukrytej sieci. Prawda jest jednak inna. W rzeczywistości jest to kadr pochodzący z jednego z filmów, artysty zwanego jako Remy Kuto. Człowiek ten jest otóż artystą tworzącym klipy gore, bardzo realistyczne, z wysoką ilością krwi, bardzo realistycznej krwi. To co widzicie teraz jest jedynie kadrem z jednego z jego tworów. Jednak to nie wszystko. Na ten segment materiału pozostawiłem jeszcze kilka innych niepokojących rzeczy znalezionych w darknecie, o których nawet ja, człowiek, który prowadzi kanał o naprawdę przerażających i szokujących rzeczach, nie chcę opowiadać. Uwaga tylko dla widzów o mocnych nerwach. I to już wszystko, co przygotowałem dla was w dzisiejszym materiale. Dajcie koniecznie znać o tym, co sądzicie. A tymczasem to już wszystko w tym odcinku. Zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę, jeżeli jesteście tutaj nowi. Obejrzyj moje poprzednie materiały oraz wyczekuj następnych, które pojawiają się kilka razy w tygodniu. A w samym końcu chciałbym pozdrowić następujące osoby. Natsuki-chan UW, Cyan Yty, Gniew Zachodu, Kacper Żbikowski, David, a także Ktoś. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam, jeżeli tu również chcesz zostać pozdrowiony w kolejnym materiale, to daj mi proszę o tym znać w komentarzu na dole. Tymczasem to już tyle ode mnie w dzisiejszym materiale, do usłyszenia w kolejnych, mówi do was Mondar i pamiętajcie, że w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Uważajcie na siebie, trzymajcie się ciepło i bezpiecznie, dobrej nocy, do zobaczenia, cześć!